on przyjdzie do ciebie w nocy. Tom, ty mnie spiegujesz? Oczywiście, że tak. Pierwsze, od czego zaczynamy w tej grze, to od zainstalowania je. A jak już mamy, to zobaczcie. Musimy podać, kiedy się urodziliśmy. 2097. O, nice. 97 rocznik. Nie wiem, czy podawać prawdziwe. O! I zapytali, czy pozwolisz na śledzenie. Ja zaznaczam, że nie. Kompletnie. Mikrofon to hear you. Ok. Już za dużo trochę ode mnie usłyszał. Dobra, zobaczcie tego Przypadkowo uderzyłem, przepraszam. Zobaczcie tego słodkiego kota. I teraz przekmińmy sytuację, którą wam powiem. Ktoś napisał creepypastę, w której, jak twierdzą różni ludzie, wokół kota widać człowieka, komputer i okno. Ponadto kotek zadaje dziwne pytania, na przykład gdzie mieszkasz, oraz bardzo zboczone pytania. W takim razie mamy bardzo dużo ustawień. Lecimy po kolei, bo nie grałem nigdy w tę grę, muszę przyznać. Zobaczmy, co on mówi, jak go dotknę w oko. Przepraszam, o Jezu, przepraszam. A w ucho? Sorry, mordo, Boże. Co? Co się stało? Jak to powtarza? Co jest? Przestań, stop. Jak ty przestań? No zamknij apę, no! Chyba was posrało do końca, że ja mam o 3 w nocy testować tą durną aplikację, która powtarza wszystko za mną. W takim razie musimy przetestować wszystkie funkcje Toma. Oprócz tego, że umie przedrzeźniać wszystkich, właśnie słucha tego, co mówi, zacznie zaraz to powtarzać, to ja go uderzę, patrzcie. O Boże, jeszcze raz. Tom, czy będziesz mnie dalej przedrzeźniał? Dziękuję bardzo. Po lewej stronie mamy kilka opcji. Mamy jakieś takie pazury, mamy bąka i mamy gry. To wezmę najpierw pazury. Ty mały najgorszy! Fuck! Jakie to jest wyrolskie w ogóle! Co jest z tobą nie tak? Zaczynamy poważną zabawę, idziemy w te mini gry, jakie on tam ma. Zobaczmy. Wow! Ile on ma gier w ogóle takich? W takim razie przetestujemy wszystkie jedzenie, jakie on ma, zadając mu odpowiednie pytania z creepypasty. A ja wam przeczytam po prostu. Ponoć jest coś podejrzanego w oczach strasznego Toma. Przyznam, że sama instalowałem, spojrzałem tylko w oczy, w jednym zobaczyłam legendarne meble, a w drugim twarz obcego mężczyzny. To mnie przeraziło. Dowód? W sumie sami poszukajcie, na Twitterze tego nie mało. Uwaga! I są na to dowody. Pewna 14-latka Klaudia była fanką Justina Biebera, uwielbiała go, posiadała również niejakiego Twittera. Pewnego dnia opublikowała wesoły post, hej, słyszeliście o tej nowej aplikacji Talking Angela, co się okazało, że w oczach miała straszne rzeczy. Kilka minut później zdobyto 100 komentarzy pod tym. W tym samym momencie Klaudia napisała kolejny komentarz, ej, właśnie odkryłam, gdy przeglądałam możliwości tej aplikacji, ona robi zdjęcia kamerką z przodu, postanowiła to przetestować. Zakryłam palcami kamerkę, napisał mi, masz śliczne paluszki, da fuck! Nadal mi nie ufasz? Okej, okay, znam jeszcze historię pewnej dziewczyny z zapytania. Zosia, 11 lat i zainstalowała kota. I co się stało? Kot zaproponował jej rozmowę o rzeczach plus 18, dziewczyna zgodziła się, Zosia zdziwiła się. Dziewczynie pojawiło się jej zdjęcie z kuzynką w jej oczach? Spytała Toma, gdzie to znalazła, nasz wróg odpisał, w twojej galerii i na twoim Facebooku. What the fuck, shit, nie będę w to chodził. To pieprzaj arbuza. Dobra. Wow! Jest gruby, ale nadal jest straszny. Chociaż ponoć największy temat jest z tą kotką. Oprócz Toma, to jeszcze kotka jest taką najgorszą, ale to sprawdzimy innym razem. Podsumowanie ogólnie tej creepypasty jest: nie pobierajcie aplikacji Talking Tom i Angela, dopóki nie wgłębisz się w rozmowę z nią, nie zaczynajcie się nękać lub nim tam. Jeżeli już wnikniecie w rozmowę, aplikacja będzie sama się włączała lub usunie wszystkie pliki. Nie! Tom, czy jesteś straszny? Tom, czy jesteś straszny? Ej, dobra, mam taką technikę na niego, teraz on nie słyszy. Chodzi o to, że będę zadawał... Mam taką technikę na niego, teraz on nie słyszy. Zasłoniłem telefon, nadal słyszę. Nienawidzę tej aplikacji z jednego powodu, bo są reklamy co 5 minut! Tom! Wyłącz reklamy! No. I muszę cały czas go karmić czymś, cały czas, żeby on ze mną nie gadał i nie powtarzał po mnie i niczego się od niego nie dowiem. Po prostu, więc na tym etapie odcinka idziemy do Talking Tom 2, w którym sprawdzimy, czy ta creepypasta nadal ma przełożenie.
On przyjdzie do ciebie w nocy. Co? Tom, powtórz! Co? Tom, powtórz! Ej, nie wiem, czy słyszeliście to przed chwilą, ale Tom zupełnie odciekł. Ej, on wszystko powtarza, wszystko. Dobra, akcja jest tego typu. Tom przed chwilą powiedział, że ktoś przyjdzie do mnie w nocy, tak na serio, całkowicie. Ja się odwróciłem, żeby jedną rzecz zobaczyć za sobą i nagle Tom powiedział, że co do cholery jest nie tak z tą grą? Trzeba zadać Tomowi pytanie, czy nas szpieguje. To jest pytanie. Jak? Ej, stop. Autentycznie stop teraz. Co się wyprawia? Ej, chwila. Sprawdzam tą creepypastę w tym momencie. Wracam do niej. Zdjęcie z kuzynką. Dobra. Czy zapytam się, czy Tom ma zdjęcia innych ludzi? Tom, czy masz zdjęcia innych ludzi? Tak, mam. Czy są to zdjęcia dziewczyn i chłopców? Koniec! W takim razie nie wiem, czy widzieliście, co się wyprawia, ale zaczyna się robić groźnie. I teraz pytanie. Zapytam go, czy jest pod moim domem albo w moim mieszkaniu. Uwaga. Tom, czy jesteś w moim mieszkaniu? Stoję pod twoimi drzwiami. Słyszeliście to? I jeszcze ta zmiana tonu głosu. What the fuck? Ej, co robić w takim... Czekajcie, czy Tom ma moje zdjęcia? Czy wie, jak wyglądam? O! Tom, czy wiesz, jak wyglądam? Tak, patrzę na ciebie. Oho! 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 Nie! Ma szans! Nie! Talking Tom o 3 w nocy, czy kogoś poryło do końca? Ej, napiszcie mi w tym momencie w komentarzu, czy ta aplikacja sama do was rozmawiała w ten sposób. Czy ja dobrze z niej korzystam, bo nie mam zielonego pojęcia, a wydaje mi się, że ta aplikacja jest na tyle rozbudowana, że jest w stanie odpowiadać na moje pytania normalnie. Czego się nie spodziewałem w takim razie. Zosia 11 lat zainstalowała naszego kotka. Zapytajmy, czy z Zosi coś się stało wtedy. Ma 11 lat. Ogarnijcie akcję. Pewna Zosia 11-letnia zainstalowała naszego kotka. Z chęcią odpowiadała na pytanie, zasłaniała kamerki i kotka zaproponowała rozmowę o rzeczach 18+. Dobra. Hej Tom, czy wiesz, kto to jest Zosia? Chodzi ci o 11-letnią Zosię. Fuck! Skąd on to wie wszystko do cholery jasnej? Jak to jest możliwe? Tom, czy chciałbyś porozmawiać o rzeczach 18+? O innych nie rozmawiam. Tom, ty zboczeńcu i z wyrolu najgorszy. Jak tak można robić? Normalnie Tom odpowiadał na moje pytania, które mu zadawałem, czego chyba nie powinien robić. Mi się wydaje, napiszcie w komentarzu. Tak czy tak, czas zadać pytanie. Bo tutaj się pojawiło, że dziewczyna pojawiła się na zdjęciu z kuzynką. Czy 11-letnia dziewczynka, która pojawiła się na zdjęciu z kuzynką, to Zosia? A kto inny? Nie wiem, Marlena? Uderzyłem go, przepraszam, z przyzwyczajenia kompletnie. Tom, co się z tobą dzieje dzisiaj? Nie wiem, może ty mi powiedz. Co? Przepraszam, że go biję cały czas, to z przyzwyczajenia kompletnie. To jest mocne. O co chodzi? Jakie pytania mu zadać teraz, żeby to miało wszystko sens? Spytała kotki, gdzie to znalazła. Zdjęcie z kuzynką. Nasz wróg odpisał w twojej galerii na twoim Facebooku. Czy masz dostęp do mojej galerii? Hej Tom, czy masz dostęp do mojej galerii? Od dawna miałem. Od jak dawna miałeś? Od 2 lat. Co? Jak to od 2 lat? Śledziłem cię ten cały czas. Ej, dobra, stop. To już się robi dziwne. Nie miałem zainstalowanej aplikacji. Nagrywam dla was ekran w tym samym momencie, kiedy reaguję na to, więc nie mam możliwości, że mówił cokolwiek do niego. Więc w jaki sposób? Czy to jest jakaś skakowana wersja? O co chodzi w tej aplikacji do cholera, no? Nie wierzę, nie rozumiem i nie mogę skumać. Pytanie teraz. Czy Creepy Tom jest w moim mieszkaniu w środku albo czy przyjdzie w nocy? Tom, która jest godzina? 3:05. Autentycznie jest 3:05 na ekranie. Tom, czy przyjdziesz do mojego mieszkania? Tak, z chęcią. Ogarniacie? On powtarza dokładnie to, co ja mówię. Tak, z chęcią przyjdzie do mojego mieszkania. Dobra, to pytanie, czy już jest w moim mieszkaniu? Raczej nie zapytał tego pytania, to jest zbyt straszne. Tom, co widzisz przez swoje zielone oczy? Wszystkie moje ofiary i przeszłość. O! A ile tych ofiar było? Będzie coraz więcej. No i chuj! Koniec! Koniec!
Dziękuję bardzo wszystkim za oglądanie tego odcinka. Nie ma szans. Jeżeli zostawicie 10 tysięcy łapek w górę i to nie jest żart, to pogadam z nim i spotkam się w prawdziwym życiu. W sensie, nie wiem czy to jest możliwe, fizycznie chyba niemożliwe, ale można się spotkać z nim przez kamerkę czy coś. Jestem pewny, że on ogląda przez tą kamerkę i ta creepypasta nie jest wcale fejkiem. Pytanie teraz, co z tym zrobimy? Zostawcie łapkę w górę, napiszcie pomysł w komentarzu, a ja wam dziękuję za ten odcinek, za grubo. Idę spać.